kogo ja widzę wysoko na niebie? To Piotruś Pan! Zaraz tu będzie! Hopsa! Hopsa, hopsa! Dzień dobry, Madziu! Skoro latasz sobie tu i tam, chciałoby się zapytać, jak leci Piotrusiu? Dziękuję, wspaniale! Ciągle mam wiele dziecięcych marzeń i za nic w świecie nie chciałbym dorosnąć. Czy w Nibylandii, podobnie jak w Małym Świecie, również opowiada się zagadki? Ach, no pewnie. Oczywiście, zawsze jest odpowiedni czas na ich rozwiązywanie. No, chyba że akurat bardzo przeszkadza nam w tym kapitan Hach. Zadaj nam kilka zagadek, prosimy. Proszę bardzo, proszę bardzo. To może tak. Tylko kury znoszą jajka. Czy to prawda? Może bajka? Pewnie, że to bajka. Przecież wiele innych zwierząt też je znosi. Na przykład strusie, czy bociany, albo żółwie. A czy w Nibylandii są zwierzęta, które również znoszą jajka? No oczywiście. Na przykład mostunka szara, czy gralibur krótkonosy. No, pierwszy z ptaków bardzo, ale to bardzo lubi podróżować w towarzystwie przedstawicieli swojego gatunku. No dlatego często wydaje taki dźwięk. Pibubima! 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 Co znaczy mniej więcej tyle. Zbiórka! Lecimy! Natomiast gralibur krótkonosy jest istnym łasuchem. No, kiedy nakarmi swój brzuszek ulubionymi owocami leśnymi, wtedy opowiada o tym całej Nibylandii w następujący sposób. Bardzo ciekawe! Nigdy wcześniej nie słyszałam o zwierzętach, które wymieniłeś. Jestem ciekawa, jaka będzie następna zagadka. Sprawa była właśnie taka. Miał Ignacy do plecaka włożyć szampon, rękawiczki, mydło w środku, mydelniczki, spodni parę, bluzkę, klapki, bidon z wodą i kanapki. Czy o niczym nie zapomniał? Po bidonie i po spodniach bluzkę, klapki, szampon schował i kanapki. Podróżował! Ignacy zapomniał o spakowaniu rękawiczek i... Chwileczkę, mam to na końcu języka. Nie wziął również mydła w mydelniczce. Świetnie, świetnie. Rybak w pracy łowi ryby. Szklarz do okien wstawia szyby. O kominy dba kominiarz. A co robi weterynarz? Pomaga zwierzętom? Oczywiście, leczy zwierzęta. Czasem na ulicy wielki, za to inny od butelki. Korek! Ha, świetnie! Ktoś ma całkiem spory kłopot, czyli wpadł jak śliwka w... Kompot! Znam takie powiedzenie. No. A wiecie, że w Nibylandii lubimy bawić się słowami? Popularna jest na przykład zabawa pod tytułem Błąd, no, której chętnie nauczę wszystkich naszych słuchaczy. Chcecie? Pewnie, że chcemy! No dobra, to jedziemy. Błąd przechodził raz przez wioskę. Zmienił tylko jedną głoskę. Gospodarza kosę zmienił w... Kozę! Haha! Totalną nudę w... Nutę! Tak! Zimową czapkę w... Żabkę! Żabkę, oczywiście żabkę! Dłonie w cyrkowe... Słonie! Haha! Sołtysa sumiasty wąs zmienił w ogrodowy. Wąż! Ha, ha! Królewskie trony w latające. Drony! Z drzewa korew.
Zaś drzew korzenie w trawy. Koszenie! Małe buciki w hałaśliwe. Budziki! Dryń, 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 dryń. Brr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 r
No, bajkowy ślub w 5 metalowych. Ślub! Sportowca silny bark zmienił zaś w... Tak. No to tak jeszcze. Trzygwiazdkowy hotel w Bujany. Fotel. Słodkiego pączka w Polnego. Bączka. Ha, bączka. Wszystkie krety w kawałek. Kredy! Mhm. Natomiast tam, gdzie był twardy do zgryzienia orzech, pojawił się... Orzeł! Orzeł, no pewnie! Błąd przechodził raz przez wioskę, schował tylko jedną głoskę. Polny mlecz zamienił w... Mlecz! No tak, 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 tak. Zdrowe owoce w... Owce! Stary płaszcz w... Płacz! No tak, tak, tak. Poranną rosę w złośliwą... Osę! Aha! Kotły w... Koty! Ze znaczkami pocztowymi klaser w... Laser! Tak! Skórę w... Kurę! Smażone filety we... Flety! W dodatku o konia błąd zrobił w... Konia! Właśnie, właśnie. Tam, gdzie leżała chusta, pojawiły się... Usta! A tam, gdzie był zlew, pojawił się... Lew! Błąd przechodził raz przez wioskę. Dodał tylko jedną głoskę. Wełny motek zmienił w... Młotek! Bum, bum! Rude lisy w... Listy! Tak! Kowala wielki miech w równie wielki... Śmiech! No, no, no. Turysty mapę w... Małpę! Do grania bierki w... Obierki! Mhm. Tramwajową szynę w... Szynkę! Mniam! Sportowy dres w pocztowy... Ulica Metalowa 12 przez 6. Adres! Tak! Ostrą piłę w okrągłą... Piłkę! Mhm. Ciężki ołów w udany...
Dobrze. Z włosów kok w wysoki... Skok! Ha! No pewnie. Cierniste osty w smaczne... Tosty! Tak. Cały rok w jeden tylko... Krok! Ha! Cztery asy w państwowe... Losy! No pewnie. Na końcu wziął się za worek i zrobił z niego... Wtorek! Ja również lubię bawić się słowami. Pozwól, że teraz ja zadam tobie dwie śmieszne zagadki. A, no to doskonale, to ja się bardzo cieszę. Jak nazywa się najbardziej wysportowana dżdżownica? No nie mam pojęcia, Dżdżownica! Dżdżownica, no no dobrze. A na jakim instrumencie muzycznym najchętniej uczy się grać koń? Pewnie na koń-trabasie. Świetnie! Na koniec naszego spotkania proponuję jeszcze słowne zawody. Niwelandię reprezentować w nich będziesz ty, Piotrusiu, a ja mały świat. Trzeba będzie znaleźć takie słowa, które można zarówno czytać osobno lub sklejać, a one ciągle będą miały sens. Podaję pierwszy przykład. Polegajmy na leśnikach gustujących w... naleśnikach. Bardzo, bardzo podoba mi się ta konkurencja. Oczywiście przyjmuję wyzwanie. Oto moja odpowiedź. Pan poeta schował za pas atramentu cały zapas. Kiedy Zuzia pięknie je, to i Buzia pięknie je. Brawo, brawo. Leży sobie kołowrotek, metalowy kołowrotek. Przymierzałam się do Rożka, kiedy wiozła mnie dorożka. Gość garnitur włożył na dres i do tego zgubił adres. Nieźle. Rolnik inwestował w nioski. Jakie z tego płyną wnioski? Uczeń schował pod ręczniki kolorowe podręczniki. Komu tę nagrodę pan da? Tak zwycięzcę pyta panda. Kucharz Bigos ma maszynkę, do mielenia też maszynkę. Chyba nigdy nie skończymy tych zawodów. Dziękuję tobie za przybycie do małego świata. Ja też bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo. Pozdrów ode mnie oraz od wszystkich dzieci, swoich przyjaciół z Niwelandii. Tak właśnie uczynię. Pa, pa, trzymajcie się!